Dzisiaj nas znowu wita deszcz, ale dzień jest dla nas słoneczny, ponieważ cały dzień będziemy jadły pyszne albańskie jedzenie. Słuchajcie, Kamila upiekła chleb albański, który nazywa się... Kulacz. Kulacz. I no, od wielu tygodni nikt nie upiekł świeżego chleba tutaj. Można powiedzieć, że w ogóle nigdy w historii nikt nie upiekł chleba. Okej, bo ta feta jest w środku w... Nazwałeś czas? Ferges. Ferges. I chleb, który znowu zapomniałam, bo ja chyba naprawdę coś... Kulacz. No to są na K? Kulacz. Kulacz. Ferges. Kulacz. Ferges. To jest po prostu talerz Albanii. Mistrzów. Pachnie kokosem. Przychodzę do centrum dowodzenia, powiedz tylko tak szybciutko, tak szybciutko. Co tu mamy? Motyw przewodni. To Albania. Nie siada. Tak. Jedziemy po całości, będzie dużo, będzie albańsko, będzie smacznie. Dobra, to wracamy ze stołu. Słuchajcie, to jest uczta wszechczasów, jest tak pode mnie, że ja nie mogę. No powiedz, zaprezentuj. Mamy tak, suflaki, które będą na talerzu, czyli pita, mięsko, sałata, cacyki, sałatka wiejska i patatę, czyli ziemniaczki. No, jemy, dziewczyny. Najlepiej. To jest talerz obfitości. Jestem zakochana w nim. Ja już on może smakować jak 1/10 i już będzie najlepszy. Robimy sobie jak zawsze południową wycieczkę. Jest tak pięknie, że codziennie nas to po prostu zachwyca. No patrzcie. Widzicie to? Wow. A tu jest Viola. Viola, to my lecimy, pa! Patrzcie, jakie agentki, nie mogę. Wylądowałyśmy w dość rajskiej scenerii. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Uwaga. Damy butane. Cześć, jak wrażenie? Witamy. Jest najpiękniej na świecie. Plus życia na zachodzie jest taki, że można podziwiać słońce wchodzące prosto do oceanu. Jest cudnie, jest ciepło, troszkę wieje, ale jest naprawdę magicznie. I bardzo się cieszę, że tu jestem w takim super towarzystwie. Mam tylu operatorów. Tu Kamila. Polecam się na przyszłość. Bo dużo osób prosiło, żeby dziewczyny mówiły coś o sobie w filmach. A jak już ty dzisiaj gotujesz, to tak, zrób takie małe intro. Właśnie o to chodzi. Aha. Jestem Kamila. Gotuję albańsko. Dzisiaj gotuję po albańsku w wersji wegańskiej. I zaskoczyłam dziewczyny. I zaskoczyłam też siebie. A co robisz na Teneryfie? A co robię na Teneryfie? Odpoczywam. Jeszcze delektuję się, bo w niedzielę wracam do Polski. Ale ostatni dzień urlop był tutaj. Jeżeli ktoś chce znaleźć Kamilę, to w opisie znajdzie ją. Pozdrawiamy. My i słońce. Szykujemy się do kolacji. Słuchajcie, nie żebym promowała tej wino w każdym filmie, ale jak zobaczyłam to wino w Lidlu, które nazywa się Kosmologico Biodynamico i ma fazę księżyca, to powiem tak, jest to prawie jak herbatka astrologiczna w darach natury, bo ten chwyt marketingowy na mnie zadziałał. Jestem ofiarą, kupiony, będzie pite. Cześć, koleżanko. Czy chcesz tak szybciutko powiedzieć tylko, co będzie? A więc tak, wstawiłam w piekarniku faszerowane bakłażany. Chciałam zrobić pilaw, ale stwierdziłam, że upiekę pieczenie na jednym ogniu i ryż będzie z tymi bakłażanami zapiekany.
Tak. Do tego robię dosyć nietypowe połączenie sałatki, która jest kapustą, z pomarańczą i z oliwkami. Ja kocham takie połączenia. I jeszcze będzie jeden rodzaj sałatki, także zbliżam się do końca. Jest duży nieład tutaj, ale mam nadzieję, że będzie smacz. Jestem pewna. Wow, piękne. Nice. No właśnie. Ja dalej twierdzę, że już przegrałam. Dla co zrobiłaś dzisiaj? Mamy tak, faszerowane bakłażany z pilafem, który miał być gotowany, ale stwierdziłam, że to jest to wszystko. Smart. Smart, tak jest, dam to wszystko do jednego gara, że tak powiem. Tutaj jest biała kapusta z pomarańczą, oliwkami. Ej, co tak dużo mówię? No, więc dobra, siadajmy do stołu. Tak, ale się narobiłam dzisiaj po łokcie. A tak prezentuje się ten przepiękny i przepyszny talerz.